Jestem na światowej prezentacji najnowszego wcielenia Mercedesa Sprintera W907, bo tak nazywa się ta oto generacja. Dostępna jest w ponad 1700 wersjach, w tym z napędem na przednią oś. I tutaj od razu pewne wyjaśnienie. Wersje Front Wheel Drive otrzymały osobne oznaczenie W910. Z zewnątrz auto prezentuje się naprawdę dobrze, a przednionapędowe furgony poznać można m.in. po bardzo krótkim zwisie tylnym, o braku tylnego mostu nie wspominając. W środku znajdziemy bardzo ładnie zaprojektowaną deskę rozdzielczą, chociaż spodziewałem się zdecydowanie lepszych materiałów wykończeniowych. Plus należy się za to za wygodną w trzymaniu kierownicę oraz komfortowe fotele, dzięki czemu nawet kilkugodzinna trasa nie powinna zmęczyć ani kierowcy, ani pasażera. Fabrycznie Sprinter trzeciej generacji wyposażony jest w bezkluczykowy system Keyless Go, ale za ponad 10-calowy dotykowy ekran systemu M-Books czy elektrycznie sterowane fotele przednie trzeba już dopłacić. Nowy Sprinter otrzymał w spadku dokładnie tą samą gamę jednostek napędowych, która napędzała poprzednią generację. Z tą jednak różnicą, że wersje przednionapędowe mają silnik umieszczony poprzecznie. Podczas prezentacji jeździłem 314-kami o mocy 143 koni i to zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na tylną czy przednią oś. I według mojego skromnego zdania najlepiej jeździ się przednionapędowym manualem. Skok lewarka był bardzo krótki, a poszczególne biegi wchodziły niezwykle gładko. W trakcie testowych przejazdów spalanie 314 kształtowało się na poziomie 9,5 litra oleju napędowego na setkę, chociaż płaskie holenderskie drogi, ale i zarazem włączona klimatyzacja mogą mieć wpływ na taki właśnie wynik.